Cześć, dzień dobry. My już na spacerku porannym. Dzisiaj jest idealna pogoda na dłuższy spacer, bo jest nie za ciepło, nie za zimno, nie ma słońca, nie pada, no po prostu super, ale niestety nie mam dzisiaj czasu na długi spacer, bo mam pilates. I ten dzisiejszy vlog będzie trochę inny od tych, które mogliście zobaczyć ostatnio, dlatego że to będzie taki mini vlog. Tak sobie go roboczo nazwałam, bo będzie to vlog z jednego dnia. I pomysł ten zrodził się w mojej głowie, dlatego że w tych vlogach tygodniowych nie mogę się za bardzo rozgadać na jakiś temat, dlatego że tam bardzo liczy się czas, bo trudno jest zmieścić kilka dni w 20 minut, a staram się, żeby te vlogi nie trwały dłużej, co mi za bardzo nie wychodzi, no ale staram się. No więc pomyślałam sobie, że mogę czasami nagrać takiego jednodniowego vloga, gdzie pokażę troszeczkę tej swojej codzienności, którą podobno lubicie, ale też będę mogła poruszyć jakiś, powiedzmy, jeden ważniejszy temat. Nie na tyle ważny, żeby nagrywać o nim jakiś osobny taki film siadany i gadany, ale taką luźną pogadankę. Także dzisiaj sobie to przetestujemy. Miękka buła! Wiesz co? Teraz zobaczymy, jaki ty będziesz twardy. Nie podnoś poślady. Trochę dzisiaj nawaliłam, bo zgodnie z moją logistyką powinnam skorzystać z tego, że wyjeżdżam samochodem z garażu na pilates i na zakupy i powinnam przygotować się do nagrania drogowej rolki na poniedziałek, a nie zrobiłam tego. Na szczęście przyjechałam na pilates za wcześnie, miałam takie 15 minut dla siebie w samochodzie i przypomniałam sobie, że jest jeden temat, który chcę poruszyć, który jest na tyle prosty, że nie muszę wartować przepisów, upewniać się, bo tutaj jestem pewna tego, co chcę powiedzieć, więc przygotowałam sobie tekst i teraz przyjechałam, żeby to nagrać, ale czekam w samochodzie, już się tu rozpływam, nie dość, że po pilatesie jestem padnięta, to jeszcze ja siedzę w tym ciepłym samochodzie, ale ciągle tu coś albo koszą, albo jakieś gałęzie obcinają, więc czekam na momenty ciszy i właśnie ten moment jest, więc już Was zostawiam i biorę się za nagrywanie. Mam nadzieję, że mi starczy baterii, bo też trochę ją rozładowałam nagrywając na pilatesie. Jeszcze moje lidlowe zakupy musiałam uzupełnić o kilka rzeczy, czyli pieczywo, koperek, cudowne i truskawki oczywiście. Emi, siad. Poczekasz ładnie, dobrze? Trochę się chyba piesek przemieścił, co? Szukaj. Super. Brawo!
dobra, nie będę ściemniać. Jest kolejny dzień i wczoraj nie wyrobiłam się z nagraniem pogadanki. Próbowałam, ale wychodziło mi to tak chaotycznie, że nie byłam z tego zadowolona. A poza tym nie wyrobiłam się przed tańcem, bo jak wróciłam z pilatesu, to pochłonęło mnie ogarnianie psa, domu, pracy, montaż rolki i tak dalej. Więc nie wyrobiłam się. Po tańcu już nie było światła, żeby coś nagrywać, więc zostawiłam to na kolejny dzień. I teraz wróciłam ze spacerku, zaraz sobie zrobię kisiel lniany, bo już sobie tutaj rano ugotowałam siemię lniane. Zmiksuję je z truskawkami świeżymi, więc będzie taki kisielek wreszcie ze świeżych owoców, a nie z mrożonych malin. I zjem śniadanie i potem do Was wrócę i pogadamy. Okej, ogarnęłam życie, mam herbatkę i mogę teraz do Was troszeczkę pogadać i chciałabym podzielić tę pogadankę na dwie części. Pierwsza będzie, mam nadzieję, krótka i konkretna, a druga bardziej osobista i może wyjść trochę chaotyczna, dlatego że ciężko mi uporządkować te wszystkie myśli w głowie, a co dopiero je tutaj wypowiedzieć, ale spróbuję. Zacznijmy jednak od tej ważniejszej kwestii, czyli kobiecej profilaktyki, bo wspominałam Wam ostatnio we vlogu, że robiłam USG i wynik mnie trochę zdołował, dlatego że znaleziono mi jakąś niepokojącą zmianę w piersi. Byłam z tym już u onkologa i onkolog powiedział, że muszę powtórzyć badanie USG, ponieważ to nie zostało zrobione przez specjalistę radiologa, tylko przez lekarza medycyny rodzinnej i ten opis jest dla niego niepełny, on niewiele jest w stanie z tego wyczytać. I właśnie na to chcę Was uczulić, dlatego że myślę, że wiele osób nie zwraca uwagi na to, jaki lekarz robi im USG. Możecie sobie teraz zerknąć na swój ostatni wynik i spojrzeć na pieczątkę. Jeżeli to był radiolog, to super. Jeżeli to był lekarz innego rodzaju, to spoko, jeżeli jest wszystko ok. Natomiast jeżeli są jakieś problemy, to taki lekarz może albo ich nie odkryć, bo nie specjalizuje się w diagnostyce obrazowej. I jeżeli pojawi się też jakaś zmiana w takim badaniu, to taki lekarz, który się w tym nie specjalizuje, może mieć problem z jej oceną. Może ją ocenić błędnie jako niegroźną, albo wręcz przeciwnie, może Wam dołożyć niepotrzebnego stresu. Dlatego najlepiej robić takie badanie u radiologa. Generalnie bardzo Was proszę, badajcie się. I mam tutaj na myśli nie tylko samokontrolę piersi, dlatego że piersi to ogólnie jest trudny temat, bo jest trochę taki zaniedbany w medycynie. Nie ma lekarza od piersi. Wielu osobom się wydaje, że jest od tego ginekolog, ale ginekolog jest od tych narządów rozrodczych bardziej na dole i ginekolodzy nie specjalizują się w piersiach. Bardziej właśnie onkolodzy, chirurdzy, ale nie ginekolodzy. Oni powinni jak najbardziej posiadać jakąś podstawową wiedzę też właśnie dlatego, że są z tym kojarzeni, jest to takie pierwsze skojarzenie, że często od ginekologa wymagamy badania piersi, ale trochę niesłusznie obwiniamy ginekologów, że nie zajmują się jakoś mocniej tym tematem, więc po pierwsze właśnie badajcie się same, uczcie się swoich piersi na pamięć, czy to palpacyjnie, czy wizualnie, bądźcie wyczulone na to, czy nie zmienia się skóra, czy nie pojawia się tam coś innego, badajcie się też w tym samym okresie cyklu, żeby jakieś zmiany hormonalne nie przekłamały Wam tego samobadania, ale samobadanie na pewno nie jest wystarczające, bo przykładowo ta moja zmiana ma prawie centymetr szerokości, a nie była wykrywana palpacyjnie nawet przy badaniu przez onkologa, więc można bardzo wiele rzeczy przegapić, kiedy stawiamy tylko na samokontrolę. USG piersi co najmniej raz w roku, a mówi się, że nawet już dwa razy w roku, to powinno być absolutne minimum. I szczerze mówiąc, skłaniam się ku temu dwa razy w roku, jeżeli jesteście w grupie podwyższonego ryzyka, czyli na przykład w Waszej rodzinie pojawił się rak piersi, albo robiliście sobie badanie na mutację genu BRCA i okazuje się, że go macie, ją macie, tą mutację i jesteście w grupie też podwyższonego ryzyka. Ale też nie zapominajmy o tym, bo to jest już udowodnione naukowo, że antykoncepcja hormonalna doustna podnosi ryzyko zachorowania na raka piersi. Co prawda dopiero po 10 latach stosowania, ale pamiętajcie, że to się sumuje. Czyli przykładowo u mnie już mogło minąć te 10 lat, dlatego że brałam antykoncepcję hormonalną na trądzik, na PCOS i z perspektywy czasu wiem, że niepotrzebnie, ale no wtedy zdawałam się na lekarzy, nie zaufałam zmianie stylu życia. Nie pomyślałam w ogóle, że zmiana stylu życia może mnie tutaj uratować, więc myślę, że u mnie ten czynnik podwyższonego ryzyka może już występować. To jest podwyższenie aż o 30%, więc warto to mieć na uwadze, rozważyć na przykład antykoncepcję hormonalną wewnętrzną, czyli mam tutaj na myśli spirale, bo tutaj ten wpływ na nasz organizm jest znacznie delikatniejszy.
To taka mała dygresja. I też proszę Was, bo już strasznie długo trwa ta pogadanka, nie dawajcie się też spławić. Podobno lekarze niektórzy nadal powielają takie bzdury, że nie trzeba się badać podczas okresu ciąży i karmienia piersią, albo że ktoś jest za młody na USG. Nie, każda dorosła kobieta powinna się badać. Koniec, kropka. Zróbcie to. Po obejrzeniu tego filmu proszę Was sprawdźcie, czy w ciągu ostatniego roku miałyście USG piersi. Jeśli nie, to zapiszcie się proszę na badanie. Przechodząc teraz już do tej drugiej, bardziej osobistej i chaotycznej części, to nawet za bardzo nie wiem, od czego zacząć, ale generalnie chcę przede wszystkim podziękować tym z Was, którzy są ze mną, pomimo tego, że zdystansowałam się. I kto jest ze mną długo, ten wie, że się zdystansowałam, że przesunęłam swoje granice prywatności i teraz stanęłam przed takim dylematem, bo już jakiś czas temu, nauczona doświadczeniem, postanowiłam sobie, że wiele rzeczy chcę zachować dla siebie. Wykorzystałam to, że zakończył się mój poprzedni związek i poinformowałam o tym tutaj i dostałam taką czystą kartkę i teraz już nie muszę o niczym mówić, o niczym i o nikim. I to jest olbrzymi komfort dla mnie, dlatego że nigdy nie chciałam budować swojej popularności, swoich zasięgów na życiu prywatnym, na jakichś osobistych dramatach, czy to zdrowotnych, czy to relacyjnych. I to po prostu nie byłabym ja. Ja wiem, że na tym tracę zasięgowo, w zaangażowaniu obserwatorów i tak dalej. Wiem, że takie rzeczy bardzo ludzie lubią i pomagają im lepiej poznać tego twórcę internetowego, ale to nie byłabym ja. Więc ta sytuacja teraz była dla mnie trochę sprawdzianem, bo też postanowiłam sobie, że nie będę mówić o wszystkich kwestiach zdrowotnych, ale do tej pory nic nie wystawiło tego na próbę. To jest pierwsza taka sytuacja, więc przez 2 tygodnie sobie to trawiłam, jak to tutaj ugryźć, bo z jednej strony mogłabym nie mówić w ogóle, ale gdyby to poszło nie po mojej myśli, to ciężko byłoby mi ukryć ten fakt. Zresztą w ogóle nie chciałabym go ukrywać. Choroba to nic wstydliwego, nic złego, to się dzieje, to może się przytrafić każdemu i nie widzę powodu, żeby to ukrywać. Tylko no też nie wiedziałabym, jak wam to powiedzieć, kiedy i tak dalej. Ale wywołuje to u mnie dyskomfort, dlatego że przeciętna osoba takie rzeczy trzyma w sferze prywatnej. No chociażby każdy z Was, czy Wasi sąsiedzi, rodzice Waszych znajomych, znajomi z byłej pracy, szkoły, z podstawówki, czy oni wiedzą o Waszych problemach zdrowotnych? No pewnie nie. I też pewnie jakbyście spotkali te osoby na ulicy i zamienili z nimi kilka słów, to też byście im o tym nie mówili. I u mnie jest dokładnie tak samo. Tym bardziej, że ja ogólnie jestem introwertyczną i skrytą osobą i nie otwieram się zbyt łatwo. Bardzo trudno wręcz, niektórzy mówią, przebić się przez moją skorupę. Więc to, że mówię o pewnych rzeczach na Instagramie, jest dla mnie wyjściem poza moją strefę komfortu, bo na Instagramie obserwują mnie wszyscy. Dosłownie jak czasami spojrzę na tą listę, to widzę tam ludzi, których nie widziałam, na tą listę obserwujących Insta Stories. Widzę tam ludzi, których nie widziałam 15 lat na przykład i te osoby śledzą mój Instagram, albo ludzi, których mijam na ulicy i nie mam pojęcia, że oni wiedzą, co u mnie słychać. A oni wiedzą, no bo oglądają mój Instagram i to naprawdę jest dla mnie trochę taki mindfuck, bo z jednej strony jestem właśnie tą zamkniętą osobą, a z drugiej strony prowadzę taką działalność, że nie jestem w stanie nie mówić o pewnych rzeczach, dlatego że prowadząc profil o zdrowym stylu życia, o zdrowiu ogólnie, inspiruję się tym, co dzieje się w moim życiu i w moim zdrowiu. I inspirują mnie pewne tematy i wiem, że mówiąc o niektórych rzeczach mam pozytywny wpływ na ludzi, to znaczy ludzie zaczynają na przykład zapisywać się na badania. I dostaję też bardzo dużo takiego feedbacku, jak jest to ważne. Więc strasznie to wszystko jest trudne tak naprawdę. I dlatego ja się tak ucieszyłam, kiedy pojawił się ten drugi mój temat działalności, czyli bezpieczna jazda, bo on jest znacznie bardziej neutralny, tam w ogóle nie trzeba pokazywać żadnego życia prywatnego. I to jest super. I a propos życia prywatnego, to tak jak wspomniałam, przesunęłam swoje granice prywatności i wiem, że nie wychodzi mi to na dobre, dlatego że po pierwsze, takie rzeczy się klikają, to się sprzedaje. Pokazywanie bliskich, pokazywanie dzieci, pokazywanie swojego związku i tak dalej, to się sprzedaje. Ludzie to lubią, rozumiem, spoko, ale ja nie sprzedam pewnych swoich wartości po to, żeby mieć lepsze zasięgi. To raz.
Dwa, że wiem, że to wpływa też negatywnie na mój wizerunek, bo ludzie nie wiedzą o mnie bardzo wielu rzeczy i przez to przypisują mi czasami jakieś negatywne cechy. Przykładowo, kiedy była kiedyś na Instagramie taka zabawa w, powiedz, założenia na mój temat i ja to zrobiłam, to pisaliście mi w tych założeniach, najczęściej powtarzającym się założeniem, było to, że ja nie lubię dzieci. Co jest nieprawdą. To, że nie mam dzieci i że w moim codziennym życiu tych dzieci nigdzie nie ma, bo nie mam tutaj żadnych sąsiadów, z którymi... Ale w ogóle zacznijmy od tego, że nawet gdyby te dzieci były, to bym ich nie pokazywała. Ale też nie jest prawdą, że w moim życiu dzieci w ogóle nie ma. Nawet tutaj na zdjęciu jest jedno, a tutaj... Widziałam, że jest... O, nie widać, jest to bardzo prześwietlone. Ale tu jest zarys Emi. Tam jest cała Emi, ale nie pokażę Wam, bo jest bałagan. Więc te dzieci w moim życiu są. Może nie codziennie, może nie zbyt często, ale one się przewijają. Ale tego nie ma na moim Instagramie, więc ludziom się wydaje, że jestem jakąś taką, wiecie, osobą, która ma wszystko... No po prostu nie lubi dzieci. Nie będę tutaj już dopisywać do tego nic. A to nie jest prawdą. I jest wiele innych takich rzeczy. Nie wiem, można sobie wyobrazić, że nie mam w ogóle znajomych, jestem bardzo samotną osobą, która nie ma życia towarzyskiego, bo przecież nie pokazuję znajomych, a to też nie jest prawda. W moim życiu jest, może nie ma bardzo wielu osób, bo nie jestem w stanie dbać o tak wiele relacji, ale są bardzo wartościowe, bardzo fajne osoby, których po prostu tutaj nie pokazuję. I owszem, mój content na tym traci, bo wiem, że fajnie byłoby te osoby pokazać, ale no nie zrobię tego. Znowu, nie wszystko sprzedam dla zasięgów, tak? I dziękuję tym z Was, którzy to rozumieją, którzy się nie odwrócili, bo rzeczywiście bardzo wiele osób ode mnie odeszło, kiedy przesunęłam te granice prywatności, ale uświadomiłam sobie, że odeszli ci ludzie, których ja nie chcę mieć w swojej społeczności, więc to dobrze. I to też nie jest tak, że ja tutaj coś kombinuję, przekłamuję, żeby coś ukryć. Moim zdaniem wszystko da się wyczytać pomiędzy wierszami, ale to są rzeczy, o których nie chcę mówić oficjalnie, nie chcę żadnych komunikatów związkowych ani nic takiego. Chcę być od tego wolna, bardzo dobrze się z tym czuję i dlatego tak zostanie. Dobra, słuchajcie, bo się strasznie rozgadałam, strasznie. I ten vlog, który miał z założenia trwać do 10 minut, jednak będzie miał 20, z czego kilkanaście to będzie pogadanka, ale może właśnie tak będą wyglądały te mini vlogi, że będę się troszeczkę rozgadywać. Teraz muszę to zmontować, bo po południu wychodzę i wrócę dopiero jutro, więc muszę się ogarnąć. I dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że po tym, jak się tutaj otworzyłam, nie zostawicie mnie bez słowa i napiszecie coś w komentarzu. Ostatnio Wasze komentarze zmotywowały mnie do tego, żeby nagrywać więcej, więc mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się znowu. A na razie żegnam się z Wami. Pa, pa!